Chciałem w niniejszym otworzyć dziewiątą sesję plenarną naszego synodu. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli. Dzisiaj ksiądz sekretarz synodu nas nie zapewnia, że mamy to wystarczające gremium, żeby obradować, żeby podejmować decyzje synodalne. I tak, moi drodzy, powoli w Nowym Roku Pańskim 2016, tak jak planowaliśmy, zbliżamy się do końca naszego synodu na widnokręgu. Jest miesiąc czerwiec, a przedtem jeszcze kilka innych miesięcy i myślę, że nasze prace się zakończą. To, że synod może być zakończony, tym dowodem są dokumenty z synodu Kościoła Płockiego. Otrzymałem ostatnio od księdza biskupa Libery taki dokument, taką książkę. To jest, szanowni zebrani, w historii diecezji płockiej synod 43. Ale diecezja jest troszkę starsza od naszej, bo przecież sięga XI wieku. I w ciągu tych wieków, tych synodów było aż 42, to jest synod 43. Ale kiedy przeglądałem dokumenty synodu płockiego, to wtedy zauważyłem, że właściwie ten dokument końcowy, ta książka synodalna, zawierająca synodalne dokumenty, ta książka właściwie składa się generalnie z dwóch części. Myślę, że 1/3 tej książki to stanowią dokumenty synodu, w sensie tych schematów, nad którymi także my pracujemy, a te 2/3 części to jest właściwie prawo Kościoła płockiego. W tej drugiej części są statuty instytucji kościelnych, instrukcje, regulaminy, wskazania. Ale to w sumie całość stanowi właśnie prawo Kościoła i myślę, że my się także doczekamy takiego dokumentu na końcu naszego synodu przy pomocy sekretariatu, wszystkich komisji, no i potem także uśmiechniemy się do księdza Adama, żeby nam księgarnia świętego Jacka była łaskawa to wydać. Nie za drogo, Adamie, także pamiętaj. Ja pozwolę sobie te dokumenty, które noszą tytuł Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, przekazać do wglądu sekretarzowi naszego synodu, a potem bym prosił, żeby ksiądz Grzegorz albo zwrócił do moich rąk, albo bezpośrednio przekazał na przykład komisji legislacyjnej, bo myślę, że warto by także przeanalizować ten dokument pod tym względem. Szanowni zebrani, dzisiaj mamy obradować końcowe głosowanie nad projektami Komisji do Spraw Duchowieństwa, do Spraw Powołań, Formacji do Prezbiteratu, wystąpienie przewodniczącego Komisji do Spraw Świeckich, omówienie autopoprawek, ewentualna dyskusja. Potem mamy omówienie autopoprawek do dokumentu Komisji do Spraw Katechezy i Wychowania. Potem zaprojektowano również przerwę na kawę. I po kawie będzie zasadnicza dyskusja nad projektem, który dzisiaj będziemy omawiali, a to jest projekt duszpasterstwa młodzieży. I ten projekt będzie prezentował ksiądz Grzegorz Polok. Zanim przejdziemy do tego, do już naszych obrad, do powołania skrutatorów i potem do naszych obrad, ja bym, proszę szanownych zebranych, chciałem zwrócić uwagę na komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole. To zostało wydane 2 lutego 2016 roku, a zostało to wydane w związku z projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii. Myśmy niedawno tutaj w ramach sesji plenarnej o tym mówili. I właśnie konferencja episkopatu odniosła się do tego projektu w takim bardzo spokojnym komunikacie. I
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na argumentację, jaką podaje ta komisja. Zresztą pewnie warto byłoby cały dokument sobie przeczytać, ale w punkcie pierwszym Prezydium Konferencji Episkopatu szanuje, wyraża szacunek wobec opinii obywateli podpisanych pod tym projektem. To było 150 tysięcy podpisów. Ale należy wziąć dla równowagi pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Myśmy ostatnio analizowali udział uczniów w katechezie na terenie naszej archidiecezji, ale w skali także całej Polski w roku szkolnym 2014-2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87% dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, że lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów na mocy artykułu 53 ustępu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W punkcie drugim Prezydium Konferencji stwierdza, że finansowanie lekcji religii z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościoła, innych związków wyznaniowych oraz państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego. To jest artykuł 25 ustęp 3 Konstytucji RP. W ostatnim czasie wielu się ciągle do Konstytucji odwołuje, więc my też mamy prawo do Konstytucji się odwoływać. Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane przez Kościół lub rodziców, oznacza to dodatkowe obciążenie rodziców, dodatkową jakąś opłatą. Nie można przy tym zapomnieć, że zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy, którzy mają prawo decydować o tym, na jakie cele ich pieniądze z podatku są wydatkowane. Ponadto, kiedy odwołujemy się do Europy, do doświadczeń innych krajów, to warto też wiedzieć, że w wielu krajach Europy właśnie religia funkcjonuje, katolicka funkcjonuje w publicznym systemie oświaty i jest finansowana ze środków publicznych. I regulacje prawne, jakie w tej materii są przyjęte w prawie polskim, odpowiadają standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę. Nawet już nie ma takiej możliwości dzisiaj w Europie, żeby świadczyć pracę, nie otrzymując za pracę wykonywaną wynagrodzenia. I myślę, że argument piąty jest szczególnie dzisiaj ważny, kiedy spotykamy się z tymi niezwykle trudnymi zjawiskami w Europie, jakim jest na pewno postępująca wielokulturowość. Przypominamy, że nauczanie religii poza wymiarem ewangelizacyjnym ma także swój szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną, Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury oraz sztuki bez znajomości chrześcijaństwa, w tym również tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu. No i myślę, że bardzo tutaj też ważny aspekt, to nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. To jest
ogromnie ważne, bo badania społeczne jasno wykazują, że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory człowieka. Szkoła światopoglądowo neutralna lub świecka, z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym, a poza tym taka szkoła jest praktycznie niemożliwa, żeby taka szkoła istniała, bo taka szkoła w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną czy szkołę ateizującą. Ja zawsze dopowiadam, kiedy jako bronimy religii w szkole, to wydaje mi się, że warto podkreślić znaczenie poznania tego fundamentu etycznego, jakim jest 10 Bożych przykazań. Myślę, że jeśli młodzi ludzie wyjdą ze szkoły i mają w świadomości ten podstawowy kodeks etyczny, a do tego jeszcze przykazanie miłości Boga i bliźniego, to niewątpliwie to się przekłada na ich postawy w życiu społecznym, także w życiu rodzinnym. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby jeszcze bardziej się przekładały na codzienność w naszego społeczeństwa. I w ostatnim punkcie tego przesłania prezydium dziękuję katechetom świeckim i duchownym za ich pełne poświęcenia, trud nauczania religii, który jest służbą dla młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także władzom świeckim, które szanując wolę obywateli, troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach wychowawczych. I trzeba by jeszcze podkreślić, tego tutaj w komunikacie nie ma, naprawdę na terenie archidiecezji katowickiej wzorcową współpracę między szkołą, katechetami, parafią dla dobra wspólnego, dla dobra dzieci, które do szkoły uczęszczają. Myślę, że nie będzie żadnej zmiany co do nauczania religii w szkole, ale myślę, że jest rzeczą też dobrą, żebyśmy my poznali taką głębszą argumentację, dlaczego właśnie religia w szkole i jakie ona ma znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale dla całego społeczeństwa, dla całego naszego kraju. Bardzo serdecznie zachęcam do poznania tego dokumentu albo nawet do po prostu przekazania także następnym, czy tym, którzy mają jakieś wątpliwości, czy tutaj mają jakieś inne zdanie na ten temat, warto byłoby z tym dokumentem zapoznać i mieć go niejako pod ręką. Szanowni zebrani, my dzisiaj mamy zająć się w szczególny sposób duszpasterstwem młodzieży. Wiadomo, że przyszłość społeczeństwa, także Kościoła, to młodzież. Zawsze potrzeba wychowania młodzieży była akcentowana zarówno w życiu społecznym, jak i w życiu religijnym. Wszyscy o tym doskonale wiemy i bardzo wiemy, jak bardzo ważna jest taka systematyczna praca wychowawcza i formacyjna wśród młodzieży, prowadzona zarówno na płaszczyźnie rodziny, bo nie możemy o tym zapomnieć, katecheza rodzinna i wprowadzenie w chrześcijaństwo przez rodziców. Bardzo też zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna jest katecheza w szkole, wychowanie dzieci i młodzieży, która potem opuszcza szkoły średnie, gimnazja. Mamy też taką nową formę formacji młodzieży gimnazjalnej, która się przygotowuje do sakramentu bierzmowania. To są rekolekcje zamknięte przed bierzmowaniem. Już są pierwsze próby w naszej archidiecezji zrobione. Są one bardzo pozytywne. To jest jakby nowa forma troski o młodego człowieka, jego formacji, jego wychowania. I wydaje mi się, że ta płaszczyzna tego naszego zaangażowania katechetycznego jest ogromnie ważna w tym wychowaniu młodego pokolenia, ale też bardzo ważna jest, żeby w tym wychowaniu byli także obecni liderzy. Liderzy, czy inaczej mówiąc, ludzie, którzy mają charyzmat pracy z młodzieżą. I Bogu dzięki, Duch Święty ciągle wzbudza takich charyzmatyków, którzy pracują z młodzieżą. Myślę, że takim właśnie
charyzmatykiem pracy z młodzieżą w skali naszego kraju i szerzej, to był ojciec Jan Góra. Akurat będzie rocznica jego urodzin, 8 lutego bieżącego roku. Miałby 68 lat życia, ale ciągle był młody duchem i ciągle zajmował się duszpasterstwem młodzieży. Ale szanowni zebrani, my także w archidiecezji mamy takich księży, mamy także świeckich, którzy mają charyzmat pracy z młodzieżą i myślę, że należy te wszystkie działania przez nich podejmowane wspierać. Niewątpliwie charyzmatykiem pracy z młodzieżą był sługa Boży Franciszek Blachnicki. Jak szanowni wiedzą, ten proces zmierza ku szczęśliwemu końcowi. Mam nadzieję, że na urodziny księdza Franciszka Blachnickiego, one przypadają 20 narodziny do nieba, czyli dzień śmierci, 27 lutego, otrzymamy z kongregacji świętych właśnie dokument dokumentujący, opisujący jego heroiczność, jego cnót. Spodziewam się tego dokumentu na ten właśnie czas. Więc mamy charyzmatyków, mamy tych, którzy mogą młodzież pociągnąć do Chrystusa i myślę, że Światowe Dni Młodzieży, które są przed nami, to jest dobra okazja do takiego nowego impulsu do pracy z młodzieżą, bo powstaje w parafiach, w dekanatach, w rejonach, powstają środowiska, które się angażują w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży i wydaje mi się, że byłoby rzeczą dobrą, gdyby właśnie te środowiska potem pozostały, żeby mogły dalej pracować, żeby mogły dalej formować młodego człowieka, żeby ten przekaz wiary, ta naturalna ewangelizacja poprzez przekaz wiary się dokonywała poprzez pokolenia, także dzięki temu dokumentowi, który dzisiaj będziemy omawiać i mam nadzieję ostatecznie też przyjmiemy. Dziękuję za uwagę.